To znaczy się, samorząd rejonu Jagnieliny ma taką nagrodę, srebrna lilia, bo to jest nasz herb i on bywa wręczony tylko samym znakomitym ludziom za ważne działanie. Ir galim jums pranešti visiems, kad tai yra pirmoji savivaldybė, kuri gauna tokį apdovanojimą. To pierwszy samorząd, który nie jest na terenie Litvy, który dostaje taką nagrodę. Jums visiems leidus noriu šią dovaną įteikti jūsų miesto burmistrui gražaus jubiliejaus progą ir palinkėti jūsų miestui ir gyventojams klestėjimo. I prosimy pozwolenie wręczyć na rękę burmistrza to naszą srebrną lilię, to naszą nagrodę. Wszystkiego najlepszego mieszkańcom społeczności Sorocka. E Piero Bignotti, presidente della società sportiva. Dzień dobry, nazywam się Marco Bianchi, jestem burmistrzem Celeno, małej miejscowości we Włoszech, która jest połączona z Serockiem porozumieniem od 1998 roku i jestem tutaj razem z panem Roberto Maurizi, który jest przewodniczącym Rady Miejskiej oraz z panem Piero Bignotti, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Sportowego. Voglio ringraziare il sindaco Silvester Sofonischi e tutta l'amministrazione e i cittadini di Serox per il graditissimo invito per questo importante evento e salutare tutti gli amici, le autorità e le delegazioni presenti. Pragnę podziękować panu burmistrzowi Sylwestrowi Sokolnickiemu i całej administracji oraz wszystkim mieszkańcom Serocka za zaproszenie na to ważne wydarzenie, jak również pragnę przywitać wszystkie delegacje oraz przedstawicieli władz, które przybyły na uroczystość. Serock, po wojnie zaś w Izraelu, ale inny element jest też ważny, że korzystając z tradycji polskiej kultury ludowej, stworzył w Izraelu szkołę tak zwanej wycinanek papierowych, wykorzystając właśnie kurpiowską wycinankę oraz łowicką. I przykłady takiej właśnie sztuki zechcę przekazać w imieniu rodziny, to znaczy córki Miry Baron z Haify oraz syna Jacoba Grossbarda z Sydney, siostrzeniec malarza, pan Nachman Margalit. Byśmy poprosili, Nachman, please. I dodam, że oprócz tych pamiątek właśnie oryginalnych, przekazuje rodzina fotografii niezachowanych w tych pejzaży miast mazowieckich, o których wspomniała. In English. Occasion. My mother's language was Polish. It was Serock. She was born in Serock in 1912. And so. Językiem pana rodzinnym i językiem, w którym mówiła jego matka, jest język hebrajski. In Hebrew, with the children of the family, the Jewish families together to Israel, they learned before the mothers learned the Hebrew, so the mothers learned from the children the mother language spoken in Israel. Dzieci, sytuacja była taka, że dzieci uczyły się hebrajskiego, zanim rodzice byli w stanie się go nauczyć, więc często było tak, że dzieci najpierw mówiły po hebrajsku, a dopiero od dzieci uczyli się rodzice. Yesterday we was invited to Jakubczak family to raise for a dinner,
and we raised a cup of wine for the dinner and Friday. Kezdve akár 600 év múlva is lehet tudni azt, hogy Keszely János 2017. április 29-én Szevószban járt. Przepraszam uprzejmie, że nieco długą będę miał wypowiedź, ale Państwo wybaczą, pierwszy raz jesteśmy w Syrocku, ale mogę obiecywać, że następne wypowiedzi przy kolejnych spotkaniach będą już o wiele krótsze. Niestety, jeżeli chodzi o to, czy rzeczywiście święty Wojciech przybył do Syrocka, czy nie, nie jestem w stanie nic powiedzieć. Ale jedna rzecz jest pewna, że po tym, że jak za chwilę podpiszemy porozumienie z panem burmistrzem, to będzie wiadomo i wszyscy będą wiedzieli aż za 600 lat, że właśnie Janusz Keszej był w Syrocku i że podpisaliśmy. Tisztelt polgármester úr, kedves lengyel barátaim! Őszinte örömmel fogadtuk el az önök meghívását ide Szerocba, a városi jogok adományozásának 600. évfordulója és Szent Adalbert védőszent ünnepének alkalmából. Tisztelettel köszöntöm Szerocka város testvértelepüléséről érkezett küldöttségeit. Amikor tavaly Balatonalmárit kereste fel az önök kétfős küldöttsége, bennünk is megerősödött a testvértelepülési kapcsolat létrehozásával gondolata. Ha végig tekintünk egy-egy település kapcsolatépítésén, érdemes a kezdeteket, előzményeket. Wielu z Państwu zna manufakturę porcelańską z Herendu węgierskiej. Ona jest słynną manufakturą. I nasz prezent może być podwójnie użyteczny, ponieważ jeżeli przez następne 600 lat miasta ktoś by niechcący potłuk, to można utworzyć z tego układankę z tysięcy kawałków. Szanowni Państwo, poprosimy tutaj przedstawić. Przewodniczący. Tego chciałem nie mówić, a pan burmistrz dopilnował. Dziękuję. Tak, blisko wyżej, podpaszmy.